Siemanko, witam was serdecznie. Ja jestem Goku i zapraszam was na ostatnią już część mojego poradnika, gdzie uczę was od zera, jak latać Airbusem A320. Umiemy już ustawić mapkę wraz z automatycznym podejściem, które dzisiaj wykorzystamy, wystartować, używać autopilota, no i dzisiaj trzeba tą wisienkę na torcie dołożyć, czyli w jaki sposób wylądować za pomocą automatycznego podejścia ILS. To podejście, jak już powiedziałem wcześniej, nie jest dostępne na wszystkich lotniskach, ale na tych większych, międzynarodowych raczej jest jakiś pas, jeżeli nie wszystkie, to chociaż część, gdzie to podejście jest dostępne. No i ono bardzo ułatwia, jakby nie patrzeć, wylądowanie. Nasz samolot już powoli zbliża się do etapu, gdzie powinniśmy się obniżać. Właściwie to punkt ECRAS jest takim punktem, gdzie powinniśmy się obniżać już mniej więcej. Żebyśmy wiedzieli, na jakiej wysokości teraz schodzić, to oczywiście pomoże nam automatycznie wygenerowana mapa, której nie ufajmy do końca, ale jest ona naprawdę pomocna. Jak teraz to ogarnąć? Mamy tutaj nasz plan. Nie zostawiam kamerką. To wyłączę na razie, to jest mapa taka bardziej graficzna, gdzie się znajdujemy, żebyśmy mogli zobaczyć na mapie świata, ale to nam jest niepotrzebne, w ogóle tego nie potrzebujemy, nie musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy. Więc mamy tą mapkę naszym planem. Tu jest dużo punktów, one tam są jakoś ponazywane. Ja do końca nie wiem, co to oznacza i nie jest nam w tym momencie potrzebne. Ale tak, no, te punkty właściwie nam nie za wiele mówią. Ale jeżeli weźmiemy, przesuniemy kamerkę troszkę w górę i wciśniemy włącz wyświetlanie informacji o ograniczeniach, to okazuje się, że od punktu KOTEM dalej mamy całkiem fajne informacje. Co to jest 18400? To jest informacja, na jakiej wysokości powinniśmy się znaleźć, żeby robić fajne, łagodne podejście. Czyli w punkcie KOTEM powinniśmy mieć 18400. To przechodzimy do naszego autopilota, którym już umiemy ogarniać. Schodzimy na 18. Dajemy seteczkę, żeby co 100, 400. Potwierdzamy, dajemy, nie wiem, na przykład 1500, no jesteśmy może bardzo wysoko, to dajmy 2000, już przygotujmy jakby wszystkich, że powoli już trzeba padać. Przy opadaniu te wartości mogą być troszkę większe, ponieważ samolot jest tak skonstruowany, że on ten dziób ma naturalnie trochę w górę, więc przy prędkości widzicie 2000, my jesteśmy właściwie wyrównani, więc nasi tutaj, aha, nie widzicie, przepraszam, o teraz będziecie widzieć. Przy prędkości 2000 stóp pionowych na minutę my jesteśmy praktycznie wyrównani w tym momencie i nasi pasażerowie tego nie odczuwają aż tak bardzo. Sam samolot jest tak naturalnie skonstruowany, zresztą to widać nawet, spójrzcie sobie po silniku, że ten silnik on jest pod takim kątem zamontowany troszeczkę, żeby po prostu naturalnie ten dziób był troszkę w górze. Skrzydłami to ma tak jakby może bardziej chyba to ekonomicznie wtedy działa, tak mi się wydaje. Więc mamy powolutku rozpoczęte lądowanie ILS. Na razie nie wykorzystujemy tego ILS, to jest na razie normalne zniżanie wysokości. Podejście ILS będzie za jakiś czas. W tym momencie my już nic nie robimy, nasz samolot opada i ja na chwilę się z wami żegnam i witamy się już przy kolejnym punkcie. To będzie punkt KOTEM, gdzie ustawimy to samo, żeby powtórzyć jakby tą procedurą, którą przed chwilą wykonaliśmy, że wam się troszkę utrwaliła, żebyście po prostu wiedzieli, jak to krok po kroku wygląda. No już pewnie większość z was się domyśla, jak to wygląda, no ale powtórzę to jeszcze raz, żeby się utrwaliło, więc do zobaczenia już w punkcie KOTEM, gdzie potem ustawimy 14350 na punkt Filip. Oczywiście widzimy kierunek, nasza maszyna ten kierunek będzie ogarniała sama, a właściwie jak mamy trochę czasu, to mogę wam troszkę tutaj jeszcze powiedzieć dodatkowych rzeczy, jak tą mapkę fajnie sobie ogarniać. Możemy tutaj tym pokrętełkiem tą mapę zbliżać, proszę bardzo. Możemy też ją oddalić, żebyśmy widzieli jeszcze mniej, no ale w tym momencie nam to nic nie daje. To oczywiście będziemy używali później, dlatego już wspomnę o tym teraz, będziemy używali później, no bo jeżeli będziemy potem mieli precyzyjnie, chcieli wiedzieć, gdzie jesteśmy, no to sobie powiększymy znacząco. Ale na razie jesteśmy w takim miejscu, że ta precyzja jakaś super potrzebna nam nie jest. Więc to takie coś. I możemy tutaj jeszcze odpalić. No, jesteśmy za wysoko jeszcze, więc to omówię troszkę później. No więc dobra. Więc do zobaczenia już w punkcie KOTEM. Dobrze.
Witam Was serdecznie ponownie. Teraz zbliżamy się do punktu Kotem, który jest na 18400. Mój samolot tą wysokość osiągnął, więc wszystko idzie według planu. Teraz mamy 14350. Oczywiście robimy to samo. Ustawiamy 14350. Nie możemy ustawić 350, bo możemy tylko setkami. No ale to tam już 50 to nie jest aż tak bardzo. A jest, jest. Nie, 14350. Ale to nie jest aż tak bardzo już istotne. Możemy dać teraz w dół, że chcemy w dół. Prędkość tutaj wznoszenia jest tutaj niewiele do spadnięcia. Jest to 1300. Tak sobie myślałem właśnie teraz, jak patrzyłem tutaj poza jakby nagraniem, że może się wydawać, że jesteśmy daleko tego lotniska, ale wcale tak daleko nie jesteśmy, więc nie uważajcie, że te liczby są przesadzone. Rzeczywiście, żeby zniżyć się z tych 36 tysięcy stóp, bo na takiej wysokości raczej latamy, jeżeli mamy taką pełną wysokość i taką dość, powiedzmy, trasę tak z półtorej godzinki albo dłuższą, to żeby z tej wysokości zejść, naprawdę trzeba troszkę czasu, więc no naprawdę trzeba tutaj troszeczkę wcześniej schodzić. Jak widać, ta mapka jest tutaj, wszystkie ma punkty elegancko zaznaczone. I teraz mamy tak, jesteśmy w punkcie Kotem i mamy do punktu Filip. I teraz może ktoś zadać pytanie, w jaki sposób Goku oszacować jeszcze, z jaką wysokością, z jaką prędkością opadać, tak? Prędkością pionową, którą oczywiście ustawiamy w tym miejscu. Jeżeli ktoś nie wie, jak używać autopilota, zachęcam oczywiście do wpadnięcia na drugi, na nasz poprzedni odcinek z mojego poradnika. Otóż można to zrobić tak, mamy tutaj odległość do następnego punktu, jest to 17 nm. Są to mile morskie. Mile morskie to jest około tam, można dokładnie powiedzieć, chyba, dokładnie wam nie powiem, 1800 chyba 17, wydaje mi się, ale to możecie zobaczyć sobie w Google, kilometrów. Możemy też zobaczyć, że nasz samolot leci w tym momencie z prędkością 0,56 Macha, czyli możemy wyliczyć, w jakim czasie, no bo machy też możemy przeliczyć na kilometry, więc będziemy mieli, w jakim czasie dolecimy do tego punktu. Następnie mamy też wysokość w stopach i wysokość docelową w stopach. Mając czas, mając wysokość, na którą chcemy obniżyć się, możemy obliczyć rzeczywiście prędkość pionową. Jest to fizyka, ale to żadna specjalna fizyka. Myślę, że każdy sobie z ułożeniem tych, no to jest de facto równanie z jedną niewiadomą, więc to nie jest jakieś takie coś trudnego. Każdy sobie powinien z tym poradzić bez większego kłopotu. Ja sobie stworzyłem takiego Excelka i tam wpisuję te wartości. One są tam, powiedzmy, około przybliżone. To nawet fajnie działa, ale może też na czuja próbować. Jak widać, ja teraz nic nie obliczałem, a jakoś mamy te niecałe 10 mil morskich i jakoś to ogarniamy. Jeżeli macie problem, że opadacie bardzo szybko, powiedzmy, bo się zaspali i musicie opadać bardzo szybko i wam wyskakuje tutaj informacja overspeed, bo wasz samolot opada tak szybko, że samolot samym ciągiem silników nie jest w stanie jakby wyhamować, czyli obcinając silniki i tak się rozpędzacie na tyle, że wam wyskakuje overspeed, to ewidentnie samolot wtedy mówi. Bardzo rzadko na autopilocie to wyskakuje, ale czasem bywa. To tutaj macie hamulec aerodynamiczny. Mogę wam pokazać, jak on śmiga. Zaciągniemy go na maksa, nic się nie stanie. Proszę bardzo. Tutaj mi trochę zamarł samolot, ale to nic nie dzieje. Potem może kiedyś w jakimś innym poradniku powiem o dodatkowych funkcjach. Tutaj wyskoczyły klapy. I te klapy powodują, że nasz samolot, proszę bardzo, dość mocno przyhamował. Ale my oczywiście tego nie chcemy robić. Pamiętajcie oczywiście, to też jest ważna informacja, że w momencie, kiedy podchodzimy do lądowania, to tą wajchę chcemy ją wyciągnąć, żeby tu był taki biały paseczek. Jeżeli tu jest ten biały paseczek, o, teraz go nie ma, a teraz jest, to znaczy, że klapy, hamulec aerodynamiczny jest uzbrojony i to oznacza, że, proszę bardzo, nas samolot tutaj sam skręca, sam ogarnia. Teraz musimy zejść na 10700 i to właśnie robimy. 10700, proszę bardzo. Dobrze. I on tam sobie będzie leciał dalej. I pamiętajcie, żeby to było w górze, ponieważ w momencie wtedy, kiedy wylądujemy, samolot sam wypuści te klapy, znaczy no to nie są klapy, wypuści te
no, te skrzydła się otworzą, nazwijmy to, bo klapy to jest co innego, klapy to jest tutaj. Nie chcę tutaj mieszać pojęć. Wypuści ten hamulec aerodynamiczny, aktywuje go i nam pomoże hamować, więc warto jest mieć to oczywiście uzbrojone, żeby potem hamowanie przeszło bez żadnego kłopotu. Jak widzicie, my się tu już powoli zbliżamy do punktu Tigi. Ja myślę, że w tym momencie się na chwilę pożegnamy, bo już wam wszystko mniej więcej powiedziałem. Aż dojdziemy gdzieś do punktu Decel. Tak mi się wydaje, że w tym momencie powinniśmy się spotkać ponownie, no bo tutaj, o, nawet w chmurach lecimy, proszę bardzo. Nawet nie trzeba mieć żadnej widoczności, żeby móc samolotem latać. Jak widać, nawet w ogóle nie patrzę za kabinę. Wszystko mi tutaj mówią moje elegancko, moje przyrządy. Nic nawet nie potrzebuję tutaj za bardzo ogarniać. A jeżeli wam, jeszcze taka dodatkowa informacja, jeżeli wam samolot zamarznie, tak jak mi w tym momencie, bo ja nie włączyłem, dopiero przed chwilą to włączyłem, to tutaj na górze taka bonusowa informacja jest instalacja przeciwoblodzeniowa, ale to jest taki bonus, nie musicie się w tym momencie na tym skupiać. Okej, okay. Podchodzimy powolutku do lądowania. Ja z wami tutaj już nie będę punktu Tigi i punktu Telu ogarniał, ponieważ to się niczym nie różni od tych dwóch punktów, które żeśmy wcześniej ogarniali. I do zobaczenia prawdopodobnie w punkcie Decel. Dobrze, ja witam was ponownie. Już zbliżamy się powolutku do lotniska Heathrow. Zaraz powinniśmy tutaj ogarnąć lądowanie. Jak widzicie na mapce, punkt Decel się już zbliża i zaraz będziemy mieli nasze podejście. Tutaj troszkę jakoś, nie wiem czemu, coś się zbagowało i wariuje, ale na USR mamy mieć wysokość 6000. Ta wysokość oczywiście już jest przeze mnie tutaj, a widzicie nawet, jest już osiągnięta. Informacja taka, że jeżeli chcecie, żeby wysokościomierz pokazywał wartość rzeczywistą tak naprawdę, no to trzeba jeszcze ustawić barometr. Ciśnienie barometryczne trzeba ustawić, jak widzicie, jak tym kręcę, nie widzicie tego, bo mam za swoją kamerką, ale teraz widzicie. Jak kręcimy ciśnieniem barometrycznym, to zmienia się nasza wysokość nad poziomem morza. Oczywiście no chcemy, żeby była jak najbardziej realna, ale jesteśmy początkującymi graczami, więc nie będziemy pytać kontroli lotu, łączyć się z nią i tam się pytać, oni wszystko nam podaliby, ale jako że my jesteśmy nubkami, no to na klawiaturze wystarczy wcisnąć klawisz B i on nam ustawi wartość taką, jaka powinna być i wtedy mamy to, co trzeba. Oczywiście mówię, poradnik jest dla początkujących graczy, jeżeli ktoś jest mega prosem już i tam chce dalej już w to brnąć, to już sobie musi rozszerzyć wiedzę wedle swojego uznania. Ja tutaj robię poradnik dla początkujących, nie chcę za bardzo też namieszać w głowie, no bo od za dużej ilości informacji początkujący właśnie gracze mogliby nie ogarnąć. Ale jesteśmy już bardzo bliziutko lotniska i jakby nie patrzeć, no powolutku się zbliżamy i teraz tak, co my chcemy tutaj ogarnąć? Przy prędkości poniżej 220 mamy takie kreseczki, to oznacza, że przy tej prędkości, już poniżej jej, możemy wyciągnąć klapy i właściwie ja to mogę zrobić nawet, bo już się zbliżamy powolutku do naszego podejścia. Nie będę wyciągał tych klap zbyt mocno, ponieważ jeżeli wyciągnę je zbyt mocno, to przy skrętach samolot potrafi ześwirować i się rozbić, więc wyciągamy klapę na raz i to wystarczy. Nasz samolot jeszcze troszeczkę pewnie zwolni do tych 180. Jak widzimy, 200 to jest prędkość graniczna klap numer 2, ale ja już tutaj nie będę kombinował. Ustawię prędkość, znaczy wysokość, już zbliżamy się do punktu 6000, ustawię wysokość na 3000, żeby już powolutku osiągać wysokość kolejną. Dam tutaj 700, myślę, że powinniśmy się wyrobić bez problemu. I teraz tak, możemy już ustawić na wyświetlaczu tym informacje z naszego lądowania ILS. W tym celu klikamy ten przycisk LS. Włącz wyświetlanie informacji ILS. Pojawiło się tutaj dodatkowe kółeczka. Jak widać tutaj po tych trójkątach, to jest trójkąt kierunku, to jest trójkąt wysokości. Już mamy złapany ILS. W momencie, kiedy by podejście się, jakby elektronika nas nie złapała, to na początku byśmy mieli albo nic z tych trójkątów, albo kierunek jako pierwszy złapany, a potem jest łapana także wysokość. Tutaj mamy także informację,
11,8 mil morskich do podejścia. Oczywiście u nas troszkę też nie będzie się na początku malało, będzie nawet rosło, bo jak widzicie, my lecimy na razie w drugą stronę, no bo chcemy elegancko w prostej linii wpasować się na pas startowy. I teraz tak, wysokość w tym momencie, znaczy w tym momencie jeszcze musimy, moglibyśmy, żeby autopilot przeszedł na opcję lądowania, musimy mu dać taką informację. Informacja jest klikając włącz tryb podejścia. Ale specjalnie wybrałem lotnisko Heathrow z takim podejściem właśnie na taką literę U, ponieważ jeżeli byśmy wcisnęli w tym momencie tryb podejścia, autopilot mógłby także ześwirować i nam tego podejścia nie złapać. Jeżeli nie podejdziemy takim stożkiem do pasa startowego, ponieważ on łapie w takim stożku i jak się w tym stożku nie zmieścimy, to samolot przeleci nad pasem i nie złapie podejścia i będzie lipa. Na razie mamy fajnie tutaj ustawione wcześniej trasę, którą chcemy lecieć, więc dlatego my w ten stożek się wpakujemy za pomocą zwykłego autopilota. W tym momencie, jak on tu skręci, to my już wtedy będziemy mieli te 6000, coś tu wariuje, ale tym się nie przejmujmy, nie wiem czemu tak się zrobiło, coś się zbugowało. Jeżeli my tutaj będziemy, już zaczną skręcać, to możemy wcisnąć wtedy approach i on wtedy elegancko, fajnie ogarnie nam już podejście. Jak widzimy, jesteśmy troszkę za wysoko. Za wysoko czy za nisko, kurczę? Za wysoko jesteśmy troszeczkę, ale to będzie zaraz wszystko elegancko. I czekamy, aż on osiągnie tutaj. Mamy 4 mile, więc to szybciutko. I jak wciśniemy klawisz approach, jeszcze raz tu się powtórzę. Właściwie powtórzę, się powiem pierwszy raz. Jak wciśniemy klawisz approach, to w tym momencie już nas praktycznie nic nie interesuje. Kierunek oraz wysokość będzie ustalana przez elektronikę podejścia ILS i my już tutaj nie będziemy musieli kręcić tym, żeby to było dobrze. Ale to za sekundkę to ogarniemy. Tutaj do 700 może dam troszkę szybciej, żeby on spadał, bo kurde, żeby on w te 3000 się tutaj zmieścił. Chociaż on też bez problemu to złapie. Jak widzicie, mamy tutaj 2500 i lotnisko. Ale tutaj zaraz tu elegancko. Możemy po zakręcie wyciągniemy drugie klapy. Nie chcę przed zakrętem tego wyciągać, żeby nam tutaj nie ześwirował. I pamiętajcie tak. Podchodząc do podejścia, musimy zrobić tak zwaną checklistę, która jest dość krótka i prosta, ale robimy to. Patrzymy, czy tutaj jest, tak jak mówiłem wcześniej, hamulce aerodynamiczne, czy są uzbrojone. Czy jest ten biały paseczek? Biały paseczek jest. Druga opcja, hamulce, auto hamulce. W momencie wylądowania on odpali nam hamulce kół. Na większości lotnisk międzynarodowych, właściwie na wszystkich lotniskach międzynarodowych, wystarczy przycisk medium albo low. W momencie, kiedy mamy low, no to trzeba by wylądować w miarę na początku tego pasa, on wtedy bez problemu się wyhamuje. Ja ustawiam zawsze medium, jest to spoko. Jeżeli wiemy, że lotnisko ma bardzo krótki pas, możemy ustawić max, ale myślę, że powinniśmy sobie poradzić na mediumie. Nasz samolot już skręcił, jak widzimy, trójkąty się tu pojawiły, więc możemy dać tryb. Tutaj trójkąty się pojawiły, jeszcze raz pokażę, bo nie wiem, czy nie zasłoniłem kamerką. Pojawiły się trójkąty. Możemy dać tryb approach. Tryb approach został włączony. W tym momencie samolot, widzicie, skręcił w lewą stronę, ponieważ chce osiągnąć ten trójkąt. Jesteśmy zbyt wysoko, więc samolot chce tutaj się obniżyć. Czy my już widzimy gdzieś lotnisko przed nami? Zobaczmy. Widzimy pas startowy już. Od razu wam powiem, jak się zbliżymy troszeczkę, tutaj macie takie światełka. Cztery światełka są. W tym momencie świecą się dwa na biało, dwa na czerwono. Jeżeli mamy dwa biało na czerwono, to jesteśmy na dobrej wysokości. W momencie, kiedy są trzy białe, jedno czerwone, jesteśmy za wysoko. Cztery białe, zero czerwonych, jesteśmy bardzo za wysoko. No i w drugą stronę tak samo. Jeżeli mamy trzy czerwone, jedno białe, jesteśmy za nisko. Cztery czerwone, jesteśmy za nisko. Musimy wzmocnić, znaczy trochę się unieść. Ale za pomocą ILS-u też to widzimy. Jak widać, ILS nas prowadza pięknie. Jesteśmy tu w trójkącie. I tutaj także, te kropeczki coraz lepiej widać. Możecie sobie zwrócić uwagę właśnie na nie. Na lotniskach właśnie bez ILS-u
te kropeczki właśnie pomagają mocno wylądować. No, na niektórych lotniskach tego w ogóle nie ma, ale to już musicie sobie radzić sami jakoś. Są już lotniska bez technologii jakiejś. Totalnie, ale widzicie, są kropeczki, możecie zwrócić uwagę, jak będziemy lądowali. Teraz tak, możemy wyciągnąć już drugie klapy, a właściwie możemy już wyciągnąć nawet trzecie klapy i do klapy do lądowania, bo jesteśmy już na 5 kilometrach od lotniska oraz na 5 milach od lotniska oraz wyciągamy podwozie. W tym momencie nasz samolot, jak widzicie, mimo że jest niby poziomo, to jednak jego konstrukcja pokazuje, że on nie jest do końca poziomo i to właśnie będzie też naszym jakby tutaj takim punktem, który potem wykorzystamy, żeby fajnie sobie wylądować. Tu mamy informację o wysokości z radiolokatora. Nie patrzymy już na to, ponieważ jeżeli mamy punkt wysoko nad poziomem morza, no to tutaj nam to nic nie powie. Tu patrzymy, jaką mamy wysokość rzeczywistą. Fajnie ILS nas ściąga, jak widać kropeczki się świecą. Bardzo dobrze. Ja lubię po prostu, żeby jakąś zabawę z tej gry mieć, bo jeżeli byśmy zostawili to tak, to on wyląduje. Ale ja lubię na sam koniec przejąć ster, chociaż widzę, że mocno wieje, bo miota, więc nie wiem, czy mi się uda wylądować. W każdym razie spróbuję. Niestety mój pad jest dość trochę zniszczony, więc mam problem troszeczkę. Ale no, wyłączamy autopilota. Wyłączony autopilot, no i próbujemy wylądować. Próbujemy mniej więcej utrzymać się pomiędzy tymi dwoma kreskami. I wtedy wiemy, że lądujemy sobie fajnie, elegancko. Troszeczkę może tutaj... A, dobra, może być i tak. Oj, jestem troszkę za wysoko. Zaraz się powinna zapalić biała lampka, chociaż... Dobrze, o. Fajnie podchodzimy. Jesteśmy 100 stóp już nad lotniskiem. 60. 50. No i teraz już system zostawia nam drogę wolną. 25. 10, 5, system powiedział retard, czyli żeby zahamować silnikami. Wylądowaliśmy elegancko, nic teraz nie widzimy, ale samolot już jest na ziemi. Hamulce, teraz dajemy silnik, maksymalnie reverse speed, tutaj mamy informację. Nie widać mnie, bo tu kurde kamerka mnie zasłania. Maksymalnie reverse speed dajemy, hamulce się odpaliły. Tutaj były klapy przez chwilę odpalone i wylądowaliśmy bezpiecznie, jak widać bez większego kłopotu. De facto bazując głównie na tym oraz na informacji tutaj, jeżeli tu mamy informację, że mamy tam 20 metrów, 20 yardów nad pasem startowym jesteśmy już, to ta kreseczka, ona która powinna być mniej więcej tutaj podczas lądowania, możemy zwiększyć tu, dać już, jak powie gościu, retard, dajemy. Już wyłączamy silniki, on wtedy fajnie wyląduje, delikatnie, tak jak mi się to udało. I mamy lądowanie za pomocą ILS. Mam nadzieję, że cała seria poradników wam się podobała. Jeżeli nie widzieliście poprzednich części, to zachęcam oczywiście, linki znajdują się poniżej w opisie. No i życzę wam powodzenia w waszych lotach Airbusem A320. Umiemy już ustawić mapkę, wystartować, autopilot i wylądować. Mam nadzieję właśnie, że się podobało. Trzymam za was kciuki, bawcie się. Latajcie i do zobaczenia w innych moich filmach. Trzymajcie się. Hej!